18 lutego wspominamy świętą Konstancję. Mimo że Konstancja była córką zasłużonego dla chrześcijaństwa cesarza Konstantyna I Wielkiego, historia zostawiła nam o niej niewiele informacji. Jej postać przesłonił sławny ojciec. Jej matką miała być Flavia Maxima Fausta. Posłuszna woli rodziców, Konstancja poślubiła Hannibala, jednego ze swoich kuzynów, a po jego śmierci w 337 roku wyszła za innego swojego kuzyna Gallusa. Miała początkowo prowadzić życie dość swobodne i wielkopańskie. Kiedy jednak przyjęła chrzest, zmieniła się zupełnie. Ku czci świętej Agnieszki miała wystawić w Rzymie okazałą bazylikę. Kiedy Konstancja zmarła, wystawiano jej piękny grobowiec mauzoleum przy Via Nomentana obok bazyliki świętej Agnieszki. Papież Aleksander IV wystawił ku jej czci ołtarz. Różne martyrologia podają dzień jej pamięci 18 lutego. Także jej służebnice, Attykę i Artemię, umieszcza się w tym dniu. Pierwotny sarkofag, w którym były umieszczone relikwie tych trzech świętych, znajduje się obecnie w Muzeum Watykańskim. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Konstancji. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.